Zdecydowanie za mało. Tak, i ja uważam też, że w wielu tych sytuacjach, przede wszystkim w pierwszej połowie, brakowało też tego ostatniego dogrania. Kilka takich nieudanych zagrań Kupisza, też Marcina Burcharda, gdzieś te ostatnie podanie do Tomka Frankowskiego zawsze brakowało. Gdzieś ten, mówimy, wszędobylski Kulibali przerywał, czy obrońcy z drużyny z Kazachstanu. Ale jeżeli to Jagiellonia poprawi, no to wydaje się, że no, to widzieliśmy dzisiaj. Piłkarsko jest zdecydowanie lepsza. Piłkarzy ma na pewno lepszych, a wystarczy poprawić no, dogranie, skuteczność, no i nie będzie źle. Egzamin dojrzałości dzisiaj, jak wiemy, zdany, znaczy on był zdawany wcześniej, ale dzisiaj przyszły wyniki do Tomasza Frankowskiego. Egzamin dojrzałości ten boiskowy to Tomek ma zdany już kilka lat temu, ale dzisiaj no też jego bramka dała to jednobramkowe zwycięstwo, tak więc no, trzeba porozmawiać oczywiście z Frankiem. Marcin Wiciński ponownie ma głos, nasz reporter. Panie Tomaszu, przed tym spotkaniem mówiło się, że Kazachowie to jest taki bardzo silny fizycznie wybiegany zespół. Może pan potwierdzić tę opinię z perspektywy gry tych 90 minut, z perspektywy boiska? No nie zauważyłem szczególnie ich fizyczności, szybkości. Mieliśmy zdecydowaną przewagę i ja żal, że tylko jedna bramka i mała zaliczka w rewanżu. No właśnie, czego możemy spodziewać się?